Cześć kochani. Znowu świece. I znowu nie najprostsze świece. Także pokażę wam dzisiaj, jak wymienić świece, które się znajdują pod tym wszystkim. Spróbuję to zrobić szybko i sprawnie. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Czyli zabieramy się. Jedna opaseczka. Inaczej zaczniemy od tej rurki. Nie połammy tego, łatwo to złamać niestety. To jest plastikowa rurka i gumowa rurka. No i to tak się troszeczkę wszystko razem nie dogaduje i dobrze trzyma. Dobra, ściągniemy sobie tutaj opaskę. Przestawię troszkę kamerę, bo mało widać. Ściągniemy sobie tą opaskę. I tą rurkę. Ok, zostawimy tą opaskę tutaj. I teraz tak, to do góry. I teraz sobie ściśnimy tą opaskę. Polecam takie szczypce, jak ja mam. Nie wyskakuje ta opaska z kombinerek, będzie wam wyskakiwać. Aczkolwiek też czas możliwy do zrobienia. I zostawiamy sobie paskę. Z ciekawości tutaj mamy filtr powietrza. I tu są dwie śrubki do filtra powietrza. I parę zatrzasków. A to na osobny filmik może przy okazji. Teraz zajmiemy się tą rurką, tak? Tu z tyłu mamy znowu paskę. Zobaczcie, już mamy świece nasze prawie na wierzchu, dobra? Pościągajmy sobie wtyczki. Jedno. Druga. Sobie pomagam śrubokrętem, bo troszkę ten czas one siedzą. Pamiętajcie, że tego typu wtyczki pierw dociśnijmy sobie, dopiero ząbek i dopiero wypychamy, tak? Jest o wiele łatwiej. Dziesiątka. Pozbywamy się czterech śrubek. Bezpieczne miejsce sobie odkładamy. No i teraz najciekawsze. W tego typu cewkach bardzo często rwą się te gumowe końcówki, które są na świece założone. I musimy to robić ostrożnie. Widzicie? Teraz się rozciąga. O, puściło. To wyrywa się stąd całe, potrafi pęknąć w połowie. No dziwne rzeczy z tymi się potrafią cewkami dziać. Zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie do tego. Jak ja podważam śrubokrętę, nie podważajcie tu, postarajcie się podważyć tutaj. Czekajcie, o! Nie tu, tylko tu. Jest mniejsza szansa, że to urwiecie. I powolutku. Szczeliła następna. Lecimy z trzecią. O, to leciutko poszło, chwała Bogu. Lecimy z ostatnią. Zobaczmy, gdzie. No i też nie najgorzej. Tu pamiętajcie, podkładamy i powolutku. Jak wspomniałem, u nas nie ma czasu na to, żeby rzadko kręcić takie rzeczy. Będę kręcił pistoletem. Trzeba uważać, bo może się porcelana ukruszyć i wpaść do silnika. Widzicie? Takiego typu świeca jest. Ktoś nie ma wprawy, to nie kręćcie pistoletem, bo nie jeden silnik już poszedł do remontu przez to, że się świeca ukruszyła. Mechanik nie zauważył, wpadł do cylindra. I niestety, ale porcelana jest na tyle twarda, że zniszczyła zawory. Dobra, mamy wszystkie cztery wyjęte.
zakładamy później sobie nowe. Nie mam w tej chwili jeszcze ich tutaj wziętych, ale już mniej więcej macie pojęcie, jak to zrobić, tak? Nowe świece wkładamy. Możemy tu sobie popsikać WD-40, nam to łatwiej się złoży. Jeżeli nie trzeba, to nie psikajcie. I to by było na tyle. Dzięki, kciuki w górę i do następnego filmiku.